Moje uszanowanie. Z tej strony Aga Rogala. Pomagam rodzicom dogadać się ze sobą i ze swoimi dziećmi. W związku z czym jesteś na kanale, na którym będziemy się zajmowali właśnie tym trochę lepszym dogadywaniem się, żeby było nam trochę lepiej w tych naszych małżeństwach, związkach, w tych naszych rodzinach. Cudu się nie spodziewam. Żyćko to żyćko, ale lepiej zawsze trochę może być. A dzisiaj temat, jeden z moich ulubionych, to znaczy randki małżeńskie. I jak się dowiaduję od swoich klientów oraz od osób, które śledzą mnie na Instagramie albo na Facebooku, są sytuacje, kiedy to jest po prostu nie do zrobienia. Bo dzieci małe, bo płaczą, bo trzeba się zająć, bo nie ma teściowej albo babci, która się tymi dziećmi zaopiekuje, bo praca długa, bo. I ja to naprawdę wszystko rozumiem. Ja mam 14 lat stażu małżeńskiego, hello, także i trójkę dzieci. Na dzień dzisiejszy 13, 11 i niecałe 6. No to jakby nie trzeba mi tłumaczyć, jakie są ograniczenia w randkowaniu. Ale pierwsze i podstawowe ograniczenie w randkowaniu uważam, że robimy sobie my sami. Na czym to polega? Przypomnij sobie teraz, jakie było twoje randkowanie przed związkiem, przed małżeństwem, przed tą deklaracją, przed dziećmi. Co to było? To były zapewne, może nie zapewne, bo jednak to jest kwestia charakteru, ale przypuszczam, że randki po pierwsze były celebrowane, trwały odpowiednio długo. Może to była romantyczna kolacja, jakieś wyjście, a może kino z czymś tam, albo teatr z jakąś kontynuacją, a może to była w ogóle wycieczka w góry, długie spacery. Może to było takie, to może masz takie wspomnienia, które powodują u ciebie ciarki przyjemności i trochę żal, a może i nawet czarną rozpacz, że nie ma tego teraz. I powiem ci szczerze, pierwsze podstawowe ograniczenie, które nie pozwala ci randkować w małżeństwie, siedzi w twojej głowie i nazywa się definicja. Definicja randki. Bo jeżeli jesteśmy przyzwyczajeni do pewnej wizji, do pewnych warunków koniecznych do tego, żeby ta randka mogła nazywać się randką, to może się okazać, że rzeczywiście, mając pracę, dom, dzieci, mana, te wszystkie rzeczy, które nas ograniczają, to się takiej randki klasycznej, takiej randki z przeszłości zwyczajnie nie doczekamy. No, prędzej wtedy możemy się doczekać kryzysu w związku. Więc lepiej zapobiegać. Jak się zapobiega? Zmienia się definicję. For God's sake. No po prostu życie się zmienia. Trzeba coś tutaj, żeby się wydarzyło, to trzeba sobie to inaczej poukładać. I powiem ci, że jak ja sobie spojrzałam na swój związek, to ja tak myślę, że my mamy mniej więcej 3 randki w tygodniu. Tylko, że nam się definicja zmieniła. Bo dla nas i dla małżeństw, z którymi pracuję i które robią postępy i które to widzą i zaczynają wdrażać, randka małżeńska to jest na przykład wspólne obejrzenie filmu. To jest na przykład, tylko nie mówię, że z dziećmi familijnego, hello, tylko mówię takiego, że my sami dzieci poszły spać. Albo to jest na przykład wypicie sobie lampki wina razem i pogadanie. Albo oczywiście robimy sobie różne konfiguracje, tak, pogadanie na. Słuchaj, nawet powiem ci szczerze, że padła kiedyś z jedną moją klientką takie fajne określenie, bardzo mi się spodobało, to się nazywa randka łóżkowa. A ponieważ to jest podcast dla dorosłych, więc pogadajmy sobie jak dorośli, ja wiem, że czasem o seks w związku, w małżeństwie, gdzie są dzieci, jest trudno. I jeżeli będziesz liczyć na to, że będzie to spontaniczny zryw uczuć, to duża szansa, że zaśniesz, zanim zryw nastąpi. Tak samo jak na randki, tak samo jak i na seks, po prostu czasem trzeba się umówić, żeby zaistniał. I to nie chodzi o to, żeby sobie kajecik teraz wyjąć, wpisać i sprowadzić to tylko do, no, jakby to ładnie ująć, obowiązku, do kolejnego punktu do zaliczenia, ale żeby zrobić sobie na to miejsce. Po prostu po ludzku. Jeżeli wpisujemy sobie w nasze kalendarze na przykład wizytę u lekarza z dzieckiem i jest to dla nas super ważne, to tak układamy inne rzeczy, które mamy tego dnia do wykonania, żeby ta wizyta u lekarza się na pewno odbyła, prawda? To jest jakiś priorytet.
A ja Cię naprawdę szczerze zapewniam i mówię to na podstawie też obserwacji moich klientów, że taka randka łóżkowa, czy taka randka generalnie, to jest naprawdę wizyta u lekarza, albo profilaktyczna, albo rzeczywiście lecznicza waszego, twojego związku. No jak to ma się odbywać, jeżeli wszystko stawiamy na dzieci, na litość boską? Za chwilę sobie, albo za dłuższą, albo za krótszą, poodgryza takie małżeństwo głowy, ponieważ nie można być cały czas rodzicem, gdzieś się trzeba wentylować. Gdzieś trzeba ładować baterie, gdzieś trzeba odsapnąć, gdzieś trzeba przestać być mamą, przestać być tatą, nie rozmawiać przez chwilę o sprawach bieżących, domowych czy rodzicielskich. Jest mnóstwo kłótni pomiędzy rodzicami na temat metod wychowania. I jakoś, no nie mam na to badań, przyznaję, tak, ale mam gdzieś takie przekonanie graniczące z pewnością, że małżeństwa, które regularnie randkują, to znaczy dbają o to, żeby spędzać wspólnie czas. Okej, czasem to jest 2 godziny filmu, a czasem to jest 0,5 godziny rozmowy, ale dbają o to, żeby to zaszło, żeby to zachodziło regularnie. Nie kłócą się tak o metody wychowawcze, bo wiedzą, albo świadomie, albo tak po prostu czują, że to jest jeden z elementów ich bycia razem. Jeden z elementów, ale nie musi być kluczowy. On nie może być kluczowy, bo dzieci wychowujemy do pewnego momentu i one potem mają pójść w świat. A my obiecaliśmy sobie, że zostajemy w tym naszym gnieździe i mamy w ogóle fajnie razem do końca życia. To trzeba to do końca życia zacząć budować już teraz. Starać się o nie w ciągu całego tego czasu, a nie stawiać wszystkiego na dzieci. Naprawdę twoja randka małżeńska, twój seks małżeński jest równie ważny, co poświęcenie dziecku czasu, żeby się zdrowo rozwijało i miało po prostu pobudzony intelekt i wszystkie inne zmysły, żebyś ty miała, czy miał poczucie, że jesteś idealnym rodzicem. Hello! Hello! Dzieci wcale nie są najszczęśliwsze na świecie, gdy poświęcasz im absolutnie cały swój czas. Nie. Ale to jest może temat na jakiś inny odcinek podcastu. Dzisiaj chcę Ciebie zachęcić, przekonać, sprawić, żebyś już teraz zaczęła myśleć, jak zrobić tą najbliższą małżeńską randkę. Jak możesz się postarać o to, żeby w ten weekend nadchodzący, no zakładam, że może w weekend łatwiej, ale oczywiście nie ma na to reguły, żeby coś się wydarzyło, żeby coś między wami zaszło. Czy to miałby być spacer, czy to miałoby być umówienie się, kochanie, a może byśmy tak dzisiaj, no wiesz, albo jakoś inaczej, tak. Taka zapowiedź, by the way, zwróć uwagę, taka zapowiedź rano, to nie jest pozbawiona uczuć informacja, słuchaj, wpisz sobie w kalendarz seksa gdzieś między 21.30 a 21.45, dobra? Tylko to jest romantyzm. To może być uwodzenie. To może już być element tej randki. No, hej. I powiem Ci szczerze, tak sobie myślę, że takie randkowanie, takie uwodzenie, takie takie coś, to nie jest zastrzeżone dla 20-kilkulatków, którzy mają czas, energię, mogą nie spać po nocach i w ogóle są młodzi, piękni i mają odprasowaną skórę. To jest jeszcze lepsze, jeszcze fajniejsze, jak mamy więcej doświadczenia. Więcej wiemy, czego chcemy. Nie robimy już wszystkiego dla zaspokojenia wszystkich i nie błąkamy się po życiu w niewiadomej, tylko już coś jest. Już mamy swoje historie, mamy swoje nici porozumienia, mamy swoje kończenie za siebie nawzajem zdań. No, mamy już coś kawałek. Starajmy się o to. My mamy z tym żyć do końca życia. Taka umowa była. A dzieci to jest tylko etap. Pomyśl, jak możesz o to zadbać. Możesz zajrzeć na mój Instagram. Ja robiłam zimą taką akcję o randkowaniu i nie tylko o randkowaniu, w ogóle o związku rodziców. Bo to nie z dziećmi wzięliśmy ślub, tylko ze sobą. I o to się mamy troszczyć. I ja się starałam o to pomóc wam, pomóc obserwatorom zatroszczyć. Możesz tam zajrzeć. Poszukaj jakiejś inspiracji. Ale wierz mi, zajrzysz do jakiego,
jakiegokolwiek artykułu, publikacji, czegokolwiek, co dotyczy tego, jak starać się o to, żeby małżeństwo trwało i było na tyle interesujące i przyzwoitym stanie, żeby się chciało w nim zostać, znajdziesz tam rozdział pod tytułem Randka. To się samo nie zrobi, ale ty możesz to zrobić. Bardzo warto, bardzo polecam. Z wiedzy i z doświadczenia. Dobrze, jak wiesz, moje podcasty są na tyle krótkie, żeby można je było posłuchać na przykład w trakcie mycia dzieci albo jeszcze jakiegoś innego wydarzenia pomiędzy jedną a drugim czymś, więc będziemy na tym kończyć. Jeżeli potrzebujesz, czujesz, że musisz pogadać, że jest jakiś kryzys, że jest jakaś trudność, to ja jestem i czekam na ciebie w tych internetach. Możesz zajrzeć najpierw i sprawdzić, jak pasuje ci moja energia, a możesz od razu umówić się ze mną na konsultację albo w konsekwencji lub od razu na terapię. Online. Bez granic. Bez granic. Nieważne, gdzie jesteś. Nieważne, gdzie jesteś. Trzymam za ciebie kciuki, za twój związek, za twoją rodzinę, o którą na pewno bardzo się starasz, skoro ten podcast został wysłuchany aż do tego momentu. Uściski serdeczne. Pa, pa.